Kasia, jesteśmy zwarci i gotowi. 10 wspaniałych wolontariuszy tworzy rejon powiatu obornickiego i w tym roku pomogliśmy 34 rodzinom, do których dowieziemy w ten weekend paczki. Pokoleń jest bardzo dużo, na szczęście mam na kogo liczyć, więc nie martwiłam się o żadne problemy. Oczywiście napotkały nas różne komplikacje związane z przeziębieniami, grypami, kwarantannami i pandemią, ale daliśmy radę i dzisiaj jesteśmy w komplecie. No i działamy. Logistyką zajmuje się Patrycja, właśnie jest w trasie, ale to jest metod logistyki, przyjmowanie, wydawanie i dojazdy do rodzin. Ona ogarnia to w 100%, więc ja jej to oddałam. Wygląda bardzo różne, bo różni są darczyńcy, różne są rodziny. W tym roku na przykład ja miałam taką rodzinę, gdzie mi się wycofały trzech darczyńców. Było to bardzo skomplikowane. Dużo nerwów mnie to kosztowało, ale koniec końców będzie paczka, wszystko się dobrze skończyło, jesteśmy szczęśliwi, ja jestem szczęśliwa. Rozdawanie, w ogóle rozdawanie paczek jest bardzo wzruszające. Byliśmy właśnie z chwilą kilku rodzin, płakali, dziękowali, są bardzo wdzięczni. No i my widzimy po prostu nadzieję, że w przyszłym roku będzie nas jeszcze więcej, więcej rodzin, więcej darczyńców. Ja jestem na przykład optymistycznie nastawiona do całej rodziny. Paczka uzależnia, ja to powtarzam już od 11 lat, jak jestem w paczce, daje ogromną motywację. To, że możemy komuś pomóc tak naprawdę samym byciem z tą osobą, tak? Wsparciem, bo my tak naprawdę poznajemy te rodziny od podstaw, tak? Całą historię i szukamy dla nich darczyńców, którzy pozwolą poprzez właśnie przygotowanie paczki dać im impuls do zmian. Są reakcje rodziny są przy przygotowaniu do paczki. To już jest dla nas impuls, żeby do tego, żeby działać w przyszłym roku. To nas tak naprawdę też tak kręca. Na koniec chciałabym bardzo serdecznie podziękować przede wszystkim moim wolontariuszom, bo oni odwalają kawał sporej roboty. Mam nadzieję, że pomożemy wszystkim rodzinom, które udało nam się włączyć do projektu. Dziękujemy darczyńcom. No i oczywiście zapraszamy w przyszłym roku do rejonu powiat obornicki. Jest u nas zawsze wesoło, radośnie i zawsze jest dużo pracy. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego!